Rozpędzamy kolejny ekspres studencki, magazyn z życia Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Już za chwilę pokażemy, co ciekawego w minionym tygodniu wydarzyło się w USK SIM. Eryk Milarski, witam i zapraszam. W czwartek, 21 marca w auli USK SIM odbyła się konferencja historyczna pod tytułem Polska w II wojnie światowej. Polityka, martyrologia i czyn zbrojny. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej i Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana zorganizowały konferencję historyczną Polska w II wojnie światowej. Polityka, martyrologia i czyn zbrojny. Że dzisiejsza konferencja jest bardzo ważna dla nas, mieszkańców Torunia, okolic, pokazująca martyrologię polskiego narodu w czasie II wojny światowej. Myślę, że dla uczczenia pamięci i tej wielkiej ofiary właśnie nas Polaków, takie konferencje powinny być organizowane nie tylko rokrocznie, ale przy okazji również innych dat związanych, prawda, z II wojną światową. Celem konferencji było przedstawienie aspektów dotyczących zarówno przeciwstawiania się Polaków wobec ideologii narodowego socjalizmu i komunizmu, jak też podkreślenie martyrologii narodu polskiego. Wśród prelegentów byli m.in. profesor Aleksander Smoliński, profesor Jan Schilling i profesor Mirosław Golon. Uważam, że historia jest jedną z najważniejszych nauk, ponieważ pokazuje nam dzieje naszego narodu, pokazuje błędy polityków, które kiedyś popełniali, i uczy nas tego, żebyśmy ich nie popełniali w przyszłości, abyśmy brali wnioski na przyszłość. Bardziej zaciekawiła mnie prezentacja pana profesora na temat czynu zbrojnego kampanii wrześniowej, gdyż sam jestem rekonstruktorem Stowarzyszenia Historycznego Garnizon Toruń. Stwierdził i przekazał już dużo rzeczy, których już sam wiem, ale dopełnił to różnymi ciekawostkami i spojrzeniami na kampanię wrześniową z punktu widzenia techniczno-logistycznego. Konferencja zakończyła się mszą świętą o godzinie 12 w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły m.in. Radio Maryja i Telewizja Trwam. Natomiast 18 marca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się debata oksfordzka. Uczestniczyli w niej również studenci WSK SIM. Studenci i pracownicy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej brali udział w debacie oksfordzkiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Debata dotyczyła wprowadzenia w Polsce emerytury obywatelskiej. Debatę, której doświadczaliśmy, oceniam niezmiernie pozytywnie. Już sama forma, bardzo mi się podobało. Ponadto właściwie sama tematyka, niezmiernie istotna, taki bardzo poważny, ogromny obszar, niezmiernie odpowiedzialny, czyli temat zabezpieczeń społecznych dzisiaj był poruszany. No i widzieliśmy, jak młodzi zażarcie bronili właściwie dwa zupełnie odmienne systemy ubezpieczeń społecznych. Miałam już okazję brać udział w takiej debacie, także wiem, jak ona wygląda. Ale ta też była czymś nowym dla mnie, dlatego że jak wiadomo, jak są nowe grupy, które się wypowiadają, a każdy jest inny, to debata inaczej zawsze przebiega. Podoba mi się wszystkie wypowiedzi właśnie od panów z propozycji, bo były takie korzystające z dziedzictwa kulturowego, ponieważ zahaczali o tematy z literatury, o sławnych ludzi i to było takie intrygujące. Stronami debatującymi byli studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz studenci Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Jednomyślną decyzją stwierdzono remis z lekką przewagą studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Doceniono przede wszystkim kunszt merytoryczny i oratorski debatujący. Cała debata przebiegła w bardzo, można powiedzieć, przyjaznej atmosferze. Obie drużyny były bardzo dobrze przygotowane na tle merytorycznym oraz retorycznym. Jurorzy wskazali na remis z małą przewagą naszej drużyny. Ale to nie ten wynik był najważniejszy, tylko to, aby podjąć temat. Przygotowania do debaty oczywiście zaczęły się od poznania tezy, która brzmiała, iż w Polsce powinno się wprowadzić emeryturę obywatelską. Zasięgaliśmy rad u profesorów, u doktorów, ekonomistów. Opieraliśmy się także na artykułach przeróżnych instytucji. I to były nasze główne, można powiedzieć, obszary badań.
Studenci WSK SIM we współpracy z władzami uczelni organizują konferencję na temat nowych mediów, zatytułowaną Czas na net. Już po raz czwarty studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu pod opieką swoich wykładowców organizują sympozjum studencko-doktoranckie poświęcone tematyce nowych mediów. Młodzi naukowcy z licznych ośrodków akademickich kraju będą pochylać się nad takimi tematami jak wirtualna tożsamość człowieka, kreowanie wizerunku w sieci, ewangelizacyjny wymiar internetu, dobre i złe strony autopromocji, psychologiczne aspekty wykorzystania internetu i wiele innych. Zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów chcących przedstawić swój referat podczas sympozjum. Zgłoszenia trwają do 20 marca. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie nowemedia.wskasim.edu.pl. Już 2 kwietnia drzwi WSK SIM otworzą się na nowych, potencjalnych studentów. W programie przewidziano spotkanie ze studentami i profesorami, prezentację radia i telewizji od kuchni, tajniki obsługi wozu transmisyjnego oraz dużo więcej. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zaprasza we wtorek 2 kwietnia na drzwi otwarte w naszej uczelni. Rozpoczynamy o godzinie 12. W programie przewidziano m.in. spotkanie ze studentami i profesorami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, radio i telewizja od kuchni, tajniki obsługi wozu transmisyjnego. W programie także warsztaty radiowe, ciekawostki od informatyków i dyskusja polityczna. Drzwi otwarte w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Czekamy we wtorek 2 kwietnia od godziny 12. I tą informacją kończymy dzisiejszy Ekspres Studencki. Na kolejne wydanie zapraszam jak zwykle w przyszły wtorek o stałej porze. Za uwagę dziękuję, Eryk Milarski. Życzę miłego popołudnia i do zobaczenia.